Już? A, dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy tam mnie widać na tych ekranikach u Państwa, bo tak tutaj staram się być widoczny i dla naszej publiczności, i dla Państwa przed, no nie telewizorami, tylko przed Państwa przed komputerami, telefonami, a może i też przed telewizorami, bo można transmitować sobie z internetu na własny telewizor każde nasze spotkanie. Spotkanie w Fundacji Instytut organizowane przez Fundację Instytut Reportażu w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie. I dzisiaj kolejny faktyczny wieczór. Będziemy mówić o literaturze reportażowej, ale latynoamerykańskiej. Tutaj po mojej lewej stronie siedzi cały zespół, który dzisiaj Państwu przedstawi te reportaże. Ja zaraz troszkę też o nich coś powiem. Dziobak literatury, reportaże latynoamerykańskie, antologia pod redakcją Beaty Szady, książka wydana przez wydawnictwo Dowody na istnienie. I jest z nami redaktorka i autorka wyboru tej antologii, właśnie Beata Szady. Witam serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Jest Maja Hawranek, która jest także reporterką, także zafascynowana tamtym regionem świata, a przy okazji powiem, że też jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu, więc w ogóle na temacie się zna naprawdę wybornie. I jest z nami pan Jacek Braciak, który przeczyta kilka fragmentów niektórych reportaży i wtedy Państwo się zorientują, jak bardzo bliźniacza jest to szkoła reportażu do Polskiej Szkoły Reportażu. Ale ponieważ jest to antologia, to przy tej antologii pracowali tłumacze i tłumaczki, których jest 10 i delegacja tłumaczek i tłumaczy siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. To jest tak jakby tutaj za kamerą, więc nie możemy teraz pokazać, ale może będzie potem moment, że będzie można jakoś nawiązać porozumienie. Czyżby już? Ach, drodzy Państwo, tu koleżanka Monika, zaraz tutaj pokażę delegację tłumaczek i tłumaczy. Widać. Świetnie. No i jesteśmy rzeczywiście w takiej grupie dosyć pokaźnej, bo jest to przedsięwzięcie. Jest to przedsięwzięcie niebagatelne. Jeszcze nie było takiej książki w Polsce, poza pojedynczymi książkami, ale to naprawdę nawet wiele palców jednej ręki by zostało, poza pojedynczymi książkami reporterskimi autorów latynoamerykańskich. Nie znamy tego reportażu, nie był wydawany w takim... Był czy nie był? Co tak pani na mnie patrzy? A nie mogę? No z taką pretensją, może ja coś piszę. Przepraszam. Więc to jest dokonanie, tak, to jest coś. Teksty, które są z różnych krajów, teksty na bardzo różne tematy. No i powiem szczerze, że jak zacząłem czytać tę książkę na początku tego roku, jeszcze w trakcie, kiedy była tłumaczona i redagowana przez Juliannę Jonek-Springer, to muszę powiedzieć, że robiłem takie wow wewnętrzne, dlatego że jest tutaj tak wiele tekstów, które mogliby napisać nasi reporterzy i nasze reporterki. Nawet w posłowie do tej antologii usiłowałem tam takie zrobić próby, że na przykład ten tekst to mógłby na przykład napisać Michał Matys, a ten tekst Filip Springer, a ten tekst ktoś jeszcze inny. I to była bardzo ciekawa zabawa. Mówi się, że każdy z nas ma swojego sobowtóra gdzieś tam w świecie. Nawet ostatnio barista Brzenia Świata mi powiedział, że każdy z nas ma 5 podobnych osób albo identycznie wyglądających jak my na całym świecie. Nie wiem skąd ta teoria. Ja znam tylko tę, że każdy z nas ma przynajmniej jednego sobowtóra. No i idąc tym tropem, jest to prawda w przypadku reportażu, w przypadku tych tekstów, które są na pograniczu, jak to się kiedyś mówiło, literatury pięknej i dziennikarstwa, nawet przed wojną w Polsce takie określenie ukuto, że reportaż jest bękartem literatury pięknej i popołudniówki. Teraz młodzież nie wie, co to jest popołudniówka, to jest tabloid, czyli bękart literatury pięknej i tabloidu. No taki trochę ni pies, ni wydra, ale
w świecie latynoamerykańskim jest na to inne określenie i mam nadzieję, że tutaj i pani Beata, i Maja wyjaśnią. Określenie dziobak, dziobak literatury. No dziobak to taki, nie wiadomo, czy to ptak, czy to ssak. Bardzo bym powiedział udane, dowcipne i oddające jakby to powiedzieć, charakter tej literatury reportażowej. Kiedy tak myślę o tych podobieństwach, to tak. Oczywiście tematy tych reporterów zajmują tematy ważne, tematy niebłahe, ale także czasami takie pierdółki, bym powiedział, z których umieją ci autorzy i te autorki zrobić coś ważnego, coś istotnego. Ten znajdują jakiś kamyczek, taki świecący, i nagle z tego kamyczka świecącego, z tego szkiełka jakaś katedra powstaje, czy przynajmniej domek jednorodzinny. Więc mają też tę umiejętność takiego pisania o imponderabiliach. Ale też można powiedzieć, że ta latynoamerykańska szkoła reportażu zależy jej na pewnych ludziach, na pewnych grupach społecznych. Jak to mówił Kapuściński, który często tam uczył w tamtej części świata, właśnie tego gatunku, reporter powinien zajmować się wykluczonymi, pomijanymi, skrzywdzonymi. I jest taka salwadorska grupa reporterów z gazety El Faro, która ukuła takie zdanie, że interesują ich, znaczy chcą badać przyczyny naszych nieszczęść. I to jest to, co najbardziej łączy reportaż latynoamerykański z reportażem polskim. Badać przyczyny naszych nieszczęść. Sprawdzać, dlaczego coś jest takie, a nie inne. Dlaczego jedni dostają więcej, inni mniej. Dlaczego jedni są skrzywdzeni, inni mniej. Jakie są przyczyny tych krzywd. To jest to, co jest na pewno bardzo wspólne i bardzo ważne w obu tych szkołach reportażu. No, muszę powiedzieć, że jest to książka świetna na wakacje. Bardzo dobra, bo po przeczytaniu każdego z tych tekstów od razu ma się ochotę pojechać do danego kraju. No nie wiem. Ale ja nie mam. Ja miałbym ochotę do prawie wszystkich pojechać. Świetna lektura na lato i zostawiam Państwa teraz tutaj z naszymi gośćmi. No i z gospodynią tego wieczoru mają Chawranek, która poprowadzi. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Za piękny wstęp. Nie wiem, czy chciałbyś najpierw poczytać, czy wplatamy to? No, jako się rzekło, jest ja pani gospodynią. Dobrze. Pani pierwszy raz mam okazję, taki zaszczyt, żeby mieć jednocześnie kogoś, kto będzie czytał, więc dla mnie nowa formuła. Ale w ogóle ogromna dla mnie radość, że jestem tutaj dzisiaj, bo tak jak wspomniał Mariusz, jest to pierwsza tego typu antologia i ja na nią bardzo czekałam i cieszę się, że... Dlaczego jej nie zrobiłaś? Nie wiem, jakoś nie padłam na to, ale to jest właściwie pytanie, którego chciałabym zacząć, bo właściwie nie wiem, jak coś takiego się robi, bo sam też Mariusz wspomniał, że wiele jest tych pięknych historii, i tych, obie wiemy, ty wiesz pewnie jeszcze lepiej niż ja, że jest w czym wybierać i zastanawiam się w ogóle, jak to się robi, które pewne pojęcie o pisaniu reportażu mam, ale nie mam pojęcia, jak się robi antologię i jakby zastanawiam się, jak usiadłeś i jak postanowiłaś wybrać te najpiękniejsze perełki, najróżniejsze też od siebie do tego zbioru. Muszę zacząć od tego, że zanim powstała ta antologia, to był doktorat na ten temat, reportaż o Ameryce Łacińskiej w XXI wieku. Ja tam co prawda opisywałam reportaże i opisywałam to, co się dzieje tam, ale już czytałam i wiedziałam, co się pisze, jak się pisze, co jest ciekawe. Także to jest jedna kwestia, że to były lata pracy, a nie tak jak tutaj wcześniej było na zapowiedzi, jak pan Mariusz zapytał, ile pracowaliśmy. Generalnie samą antologię zrobiliśmy bardzo, bardzo szybko, bo od października pracowaliśmy, a w maju ona została wydana, więc wszyscy byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że tak to idzie. No ale właśnie, to było pokłosie doktoratu, więc tak naprawdę, kiedy było zielone światło, że robimy antologię, to większość tych tekstów już była wybrana. Ja już wiedziałam, co chciałabym
żeby się w niej znalazło. Zależało mi bardzo na różnorodności, ale tak jak piszę we wstępie, nie chodziło o to, żeby wybierać, żeby to... Nie zależało nam na tym, żeby były teksty z różnych krajów. Bardziej chodziło o to, żeby pokazać, jak różnie można pisać. A że przy okazji tak się złożyło, że tak naprawdę opisujemy całkiem sporo tej Ameryki Łacińskiej, w sensie tam z Kolumbii akurat się powtarza, tak? Mm-hmm. Jakby w sensie są dwa teksty z Kolumbii, a tak to zawsze mamy inne państwo, więc to też się jakoś tam wkomponowało, że jedna rzecz, że to są różnie napisane teksty, różnie pokazują, przedstawiają te Amerykę Łacińską, to są też z różnych krajów, ale nie to było najważniejsze. W każdym razie mi zależało właśnie na tym, żeby pokazać tę różnorodność pisania o Ameryce Łacińskiej, chociaż ja się skupiłam na takim, ja to tak nazwałam, na tym cudzie w banale, czyli jak to pan Mariusz powiedział, co może wyniknąć z pierdółek, w sensie kiedy zaczynamy opisywać jakąś tam pierdółkę, a później z tego nam się robi jakaś głęboka myśl i ważna rzecz i ciekawy proces, jaki opisują reporterzy latynoscy. I może tutaj od razu podam przykład. To taki mój ulubiony. Trudno mi, gdyby ktoś się mnie zapytał, jaki jest mój ukochany reportaż z tej antologii, to pewnie miałabym problem, ale bardzo lubię i bardzo szybko trafiłam na ten reportaż. On jest naprawdę bardzo znany w Ameryce Łacińskiej i tutaj też miałam informację od tłumaczy, że oni też już znali ten tekst wcześniej. To jest o Inca Coli, czyli ten napój peruwiański. Napisało go dwóch autorów i zaczynają od tego, dlaczego w ogóle, może tak, mamy przedstawiony po prostu napój i to, że on wygrywa w, zapraszamy, że on wygrywa z Coca-Colą w Peru. W sensie więcej się go pije, tak? Więcej tego napoju się pije, ale powoli reporterzy zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje, że że właśnie, że ma takie wzięcie ten napój i powoli przechodzą właśnie do tej tożsamości Peruwiańczyków, tak? Pokazują nam, jak ważne jest w Peru, tutaj pewnie inne kraje też mogłyby się pod to podpiąć, ale jak ważne w Peru jest to jedzenie, ta kuchnia, a że Inca Kola trochę się podpięła pod to. To znaczy, tutaj mamy zresztą takie cytaty. Ja często korzystam z okładki książki. Ona ma na... tutaj są różne zdania, które niekoniecznie przez czytelników może są czytane, ale mi ta okładka bardzo ułatwia, bo tutaj są takie zdania perełki. I na przykład pierwsze zdanie jest: Inca Kola, napój narodowego smaku. Inca Kola, napój całego Peru. Stół posiłek Inca Kola. Czyli jeżeli jemy, to mamy jednocześnie na tym stole Inca Colę i bez tej Inca Coli nie ma żadnej imprezy, żadnego spotkania rodzinnego, przyjacielskiego, jak zwał, tak zwał. Ale właśnie autorzy poprzez tę Inca Colę pokazują nam, co jest ważne dla Peruwiańczyków, czym jest ta tożsamość. Ja tutaj też mam jeszcze inny cytat, który bardzo jest mi bliski i uważam, że bardzo dużo mówi o tym narodzie. My wszędzie widzimy jedzenie. Nasz język jest prawie jak jadłospis. Peruwiańczykami jesteśmy tylko za sprawą tak podstawowej przyjemności jak jedzenie. Stół już był zastawiony, żółta, czyli Inca Cola, i tutaj też jest ważne zdanie, pierwsze zdanie tego reportażu, kolor sików i smak gumy do rzucia. To jest Inca Cola. Tak wygląda, tak smakuje. Stół już był zastawiony, żółta to jedynie wykorzystała.
jeżeli jedzenie zawsze określało naszą tożsamość, Inka Kola zwyczajnie się pod to podczepiła. I to jest przykład takiego tekstu, gdzie właśnie zaczynamy od, można było powiedzieć, banału, tak, czym jest jakaś tam sobie żółta oranżada, ale ona bardzo dużo mówi właśnie o tym narodzie i o Peruwieńczykach, czyli też o potrzebie tożsamości. To jest bardzo ważna kwestia. I właśnie autorzy o tej ważnej kwestii mówią poprzez, poprzez napój. Trochę zboczyłam, bo pytałaś o to, jak się tworzy antologię, ale jakby samym wyborem, samym wyborem tekstów nie było takich problemów. Zresztą też mi się podobało, bardzo mi się podobała ta kooperacja, ta współpraca z autorami, bo też można byłoby myśleć stereotypowo, że o, w ogóle będzie bardzo ciężko się do nich dostać, w sensie skomunikować się z nimi, zanim oni odpiszą nam na maila. Nie, absolutnie wszystko szło bardzo, bardzo sprawnie. No, z jednym wyjątkiem, ale chyba o tym będziemy jeszcze mówić. W każdym razie i oni sami na przykład proponowali jakieś teksty. To znaczy była taka wymiana. Mówię, słuchajcie, ja chciałabym to, ale jeżeli uważacie, że byłoby coś lepszego, ciekawszego, to dajcie mi przykład. I chociażby jednym z przykładów takiego tekstu jest najbardziej znany w Polsce, może jedyny znany w Polsce reporter latynoski Martin Caparros, który powiedział, który chciał bardzo aktualny swój tekst dać. Ja myślałam o starszym i kiedy go przeczytałam, mówię, super, świetne, dobra, bierzemy to. Także tutaj była też jego ingerencja. Przykład chociażby jest tutaj taki tekst o mieście bliźniaków. To jest stosunkowo dawny tekst, o tym, jak to gdzieś tam na odludziu brazylijskim istnieją takie miasteczka, których nawet nie ma na mapie i gdzie ponoć, ja mówię ponoć, rodzi się wielu bliźniaków i że tam najprawdopodobniej działał Mengele, który jest Polakom bardzo znany. I kiedy ja pisałam do autora, że czy ten tekst, to on powiedział, tak, to jest bardzo dobry tekst dla Polaków, w sensie, że właśnie my coś tam wiemy o tym, tak? Więc już nie było tam żadnej innej walki. Autorzy Inka Koli myślę, że już są znudzeni tym, że wszyscy proszą ich o Inka, znaczy nie, mają dość. Myślę, że mają dość tego, że oni są znani tylko głównie, dokładnie, tylko z Inka Koli, chociaż robią mnóstwo innych rzeczy. Więc reakcje były bardzo, bardzo różne. W przypadku chociażby Leyli Guerriero, gdzie tutaj jest tekst, właśnie to jest tekst kobiety o kobiecie, tak? O idei Villarino, urugwańskiej poetce. To jest tekst takiego dużego zbioru portretów. To jest zbiór portretów Leyli Guerriero i to też ważne, myślę, żeby powiedzieć, że ten portret taki nie można tego nazwać oddzielnym gatunkiem, to jest jakby część to nie jest dobre określenie, lepsze nie przychodzi mi do głowy, część reportażu, taki element, te portrety najczęściej znanych osób. To jest bardzo, bardzo znane i chętnie czytane w Ameryce Łacińskiej. I taki cały zbiór zrobiła Leyla Guerriero i to ona powiedziała, że ona absolutnie nie ma dystansu do tych tekstów i że to może ja bym jakiś tam wybrała. Także to były takie tego typu jakieś sugestie. Tak, dokładnie, tak? Że gdzieś po prostu wymiana tych myśli. Ale to, znaczy ja w ogóle, słuchajcie, mam takie wrażenie, że tak łatwo się robiło tę antologię i tak przyjemnie. Nie wiem, czy Julianna też to powie, ale to była tak przyjemna robota w porównaniu z własnymi książkami, to po prostu było niebo, mam takie wrażenie. I też świetna tutaj współpraca z tłumaczami, że to wszystko tak szło, nikt nie odmawiał, wszyscy chcieli to robić, no to super, 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 super
A jakie tam są? Nie, no po prostu się działo, się robiło i to było, znaczy ja muszę przyznać, że ja byłam potwornie, to jest złe określenie, byłam świetnie, bardzo dobrze mi się to robiło i byłam bardzo w to zaangażowana i jakby zupełnie nie czułam tej pracy, jaką wkładam w te antologie, po prostu... No po prostu tak to jest, jak ktoś się kocha, no i tyle. Więc wiele jakby takich wymarzysz, takich ojców i matek chrzestnych tego projektu, więc tak, to jest to duża przyjemność w porównaniu takiej samotniczej pracy, jaką jest pisanie książki, jak wiesz, takiego też samotniczej, w takim sensie, że tylko jesteś ty i ta historia i wielu jej bohaterów, ale jednak... Ty masz trochę lepiej, bo masz jeszcze chłopa, nie? Tak. Albo i gorzej. No to jest zasadny temat, o którym nie będę tutaj opowiadać, ale... Ale tak, to była, ja zawsze to podkreślam, że to była praca zespołowa i strasznie mi się to podobało i właśnie to było coś innego, aniżeli przy tych poprzednich książkach. Poza tym to była dla mnie nowość i ja też się uczyłam, wiesz, to nie jest tak, że ja wiedziałam, jak się robi antologię, tak? Tylko po prostu wszyscy razem jakoś to wspólnie tworzyliśmy. Tutaj bardzo dziękuję za zaufanie dla wydawnictwa i to, że chyba mogę to powiedzieć, że nie znacie języka hiszpańskiego i tak naprawdę jak ja przysłałam jakieś propozycje, to oni w ciemno to brali, tak? Bo nie mogli tego przeczytać. Dopiero kiedy przyszły teksty przetłumaczone, no to mam nadzieję, że się nie zawiedli. Ale tak to trochę wyglądało, że tutaj była bardzo duża wolność i ja sobie bardzo ją cenię i mam nadzieję, że jak gdzieś tam jej nie... nieco? Brakuje mi słowa. O, bardzo dziękuję. To tak ładnie. O, dziękuję ci bardzo. No, w każdym razie nie nadużywałam, ale w każdym razie mam wrażenie, że uczyliśmy się. To jest nauka właśnie, bo nie ma tego typu książek, pozycji w Polsce, ale że kurczę, dobrze nam wyszło. Może przesadnie się chwalę, ale kurde, dobrze. Więc... I cała ta koncepcja, zresztą ojej, no przecież tutaj koncepcyjnie to, że tak powiem, ściągaliśmy od antologii Szczygła, nie? Żeby nie było, czyli... To będzie realnym szeptem, możemy to powiedzieć. Tak, czyli to, co było wydane, antologia reportażu polskiego i wydana przez wydawnictwo Czarne. I tam były te wstępniaczki, tak, i był rozdział wprowadzający i ja uważam, że to się tam sprawdziło, więc dlaczego tutaj by się nie miało sprawdzić? Mm-hmm. I mam wrażenie, jak tak słyszę od czytelników, że to im pomaga przy jakby o to ich przygotowuje do tego, co będzie w tym tekście, tak? Albo daje jakiś kontekst. Więc mam wrażenie, że jest dobrze, ale to nie tak, że my na starcie powiedzieliśmy, my to umiemy robić i to będzie super, nie? Mm-hmm. Zadam te pytanie, bo niektórych z tych autorów znam, znaczy znam kilka ich tekstów i tak miałam na przykład, miałam też przyjemność poznać Leonardo Havercorna, jak wstawiłam książkę o Urugwaju, bo też oczywiście nas, jak tylko trafiliśmy tam na historię dwóch Hitlerów, to jest oczywiście, że ona przywołuje uwagę. Spotkaliśmy się też z reżyserką filmu o nich. Mm-hmm. I jakby nawet powiedziałam Mariuszowi przed spotkaniem, że podjąłem próbę zadzwonienia do takiego Hitlera, bo Leonardo nam zdradził, jak ich tam wyszukiwać. I oni byli wtedy mocno starsi i wszyscy już drzemali. O tej porze, której dzwoniłam, nie dało się z nimi jakoś umówić. Miałam taką w sobie ciekawość, jak to jest pogadać z jakimś Hitlerem, chociaż wiem, że oni najczęściej zupełnie mają te imiona z jakichś, często z przypadku, rzadko bardzo kiedy z takiego autentycznego przekonania czy miłości rodziców, czy raczej ojców do postaci historycznej. Ale mimo wszystko, to napisał też taki tekst, nie wiem, czy go kojarzysz, o tym, jak Urugwajczycy zdeklasowali Plutona. Jakby tam jest takie też zadanie, że Pluton umarł w Urugwaju. I to jest takie równie piękne, jak to, że pod Urugwaju mieszka dwóch Hitlerów, czy w ogóle Hitler mieszka w Urugwaju. Więc on ma taką też łatwość takich opowieści, bo myślałam sobie, że ten tekst sobie jest rzeczywiście najbardziej znany, ale że miałam taką też trudność w tym, jak wybrać ten, bo jest tego naprawdę dużo. Stąd pytanie i widziałam, że pan zaznaczył, tutaj podejrzałam w książce, że tam ten reportaż o Hitlerach chyba też zwrócił pana uwagę. Może przeczytamy, może pan przeczytał fragment. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dobra reporterka, wszystko już podejrzała i pan uwaga. Nie wiem, czy jest sens po tym wstępie czytać, bo to wszystko zostało powiedziane. To jest fragment opowiadania Leonardo Havercorna, ostatni urugwajski Hitler. Hitler mieszka w Urugwaju. Tak, tak.
W tym kraju leżącym na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej mieszkają Hitler Aguirre i Hitler da Silva, a także Hitler Pereira i Hitler Eden Gajoso. Nawet pewien Hitler de los Santos, czyli święty. I chociaż w urugwajskiej książce telefonicznej znajdziemy tylko 6 tak ochrzczonych obywateli, to nie wiadomo przecież, czy nie ma jeszcze takich, którzy nie mają telefonu, albo też wolą występować pod innym imieniem, by uniknąć napiętnowania czy szyderstw. Bo czy to nie powód do wstydu, że nosi się imię będące nazwiskiem sprawcy największego ludobójstwa XX wieku? Nikt o tym nie wie. Wyznaje w rozmowie telefonicznej Louis Hitler Diotti, któremu w dzieciństwie ojciec doradził, by trzymał swoje drugie imię w tajemnicy. Dla wszystkich jest on po prostu Louisem. Podobnie Hitler Pereira. Zawsze przedstawia się drugim imieniem Waldemar. Jego syn, który odbiera telefon, nie chce podać słuchawki ojcu, nie ma o czym rozmawiać. Juan Hitler Porley nie pozwala zrobić sobie zdjęcia. Nie chce rozgłosu, mówi z rezerwą. Z Hitlerem de los Santos rozmawiałem w 1996 roku, kiedy wszczął starania o zmianę imienia. Wygląda na to, że mu się udało, bo dziś nie można go już odnaleźć w książce telefonicznej. Są jednak i tacy, którzy noszą imię Hitler bez poczucia zażenowania, a wręcz z dumą. Hitler Aguirre na przykład nigdy nie chciał nic zmieniać. Uważa swoje imię za całkowicie normalne i nie widzi żadnego powodu do wstydu. Rozmowa z nim może nieco zbić z tropu. Ten przedsiębiorca, właściciel hurtowni w Tacuarembo, małym miasteczku na północy kraju, utrzymuje, że jest człowiekiem lewicy, a nawet był prześladowany za swoje przekonania, ale jednocześnie twierdzi, że Hitler to imię jak każde inne. Wydaje mu się ono tak normalne, że nadał je również swojemu pierworodnemu synowi. Wszyscy urugwajscy Hitlerzy, przynajmniej ci z książki telefonicznej, są już w podeszłym wieku. Wszyscy urodzili się na krótko przed wojną, przed II wojną światową lub w jej trakcie, kiedy niemiecki dyktator Adolf Hitler podzielił świat na swoich zwolenników, przeciwników i swoje ofiary. Wszyscy urugwajscy Hitlerzy należą do tej właśnie epoki. Poza jednym. Hitler Aguirre Junior, najstarszy syn Hitlera Aguirre, ma 38 lat i stanowi wyjątek. Ciekawe, czy dobrze mu się żyje z tym imieniem. Tradycja. Nadawanie dziwnych, rzadkich imion jest w Urugwaju tradycją liczącą już przeszło 100 lat. Dziś szefem Straży Parlamentarnej jest komisarz Walt Disney Dutra, a polityk o nazwisku Pitta Luga ma na imię Lucas Delirio, Łukasz Urojenie. Podobne przypadki zdarzają się też w innych krajach. W Wenezueli toczy się debata nad wprowadzeniem zakazu nadawania takich imion jak Batman, Superman i US Navy. Hiszpańskie miasteczko Huerta del Rey szczyci się tym, że jest mekką rzadkich imion, ponieważ 300 z jego 900 mieszkańców nadano na chrzcie takie imiona jak Floripes, to jest legendarna średniowieczna księżniczka muzułmańska z kręgu literatury karolińskiej, i Syncletica, jedna z eremitek z okresu wczesnego chrześcijaństwa. Jednak w dziwności imion swoich obywateli to Urugwaj dzierży palmę pierwszeństwa. José Pedro Barran, najbardziej znany historyk zajmujący się życiem codziennym w Urugwaju, zauważa, że ekstrawaganckie imiona zaczęły się mnożyć na początku XX wieku, kiedy to antyklerykalny prezydent José Batlle e Ordines zainicjował proces laicyzacji. A ludzie odkryli, że nie mają obowiązku nadawania swoim dzieciom imion chrześcijańskich męczenników i świętych. Doktor Roberto Bolton, który jako lekarz przemierzał w tym czasie kraj wzdłuż i wszerz, spotykał rodaków o imionach tak odległych od chrześcijańskiego kalendarza liturgicznego jak subterranea. W języku hiszpańskim słowa takie jak subterranea, oxigeno czy transito mają akcent na trzeciej sylabie od końca i brzmią dźwięcznie i dostojnie. W polskim przykładzie ta eufonia znika.
We wszystkich wymienionych przykładach absurdalne imiona i zestawienia cechuje miłe dla ucha brzmienie, co konotuje także dostojność. Przechodzimy do sedna. Subterranea Gadea, piwniczna Gadea. Transito Caballero, przejście rycerz. Felino Valiente, koci waleczny. Clandestina Dacunia, nielegalna Dacunia. Dulce Nombre Rosales, słodkie imię krzak róży. Czy Lazo de Amor Pintos, miłosna wstęga Pintos. Leczył również jegomościa nazywającego się Maternidad Latore, macierzyństwo Latore, i innego noszącego miano Sirenesse de la Valesiones, zakończcie czuwanie. Ówczesne prawo pozwalało rodzicom nadać dziecku każde imię, jakie im przyszło do głowy, choćby najbardziej szkaradne. Rejestry Urugwajskiego Urzędu Stanu Cywilnego poświadczają istnienie takich osób jak Pepa Colorado Casas, Cipka Czerwona Casas, Roy Rogers Pereira, Caerte Freire, Przewrócisz się Freire, i Selamira Godoy, Patrzy się na nią Godoy. W spisie wyborczym znajdują się zaś następujące obywatele. Feolindo Mendes, Brzydal, śliczny Mendes. Nome Olvides Rodriguez, nie zapomnij mnie Rodriguez. Demokratica Palmera Silvera, demokratyczna Palma Silvera. Fileta Suarez, kotlet Suarez. I Telefono Gomez i Oxigeno Majdana, tlen Majdana. Dziękujemy bardzo. Ja tak od razu w nawiązaniu, Maju, zanim padnie kolejne pytanie. No właśnie to jest przykład, to jest tego przykład tego cudu w banale też dla mnie. Oczywiście to nie jest tak, że to, co ja widzę w tych reportażach, widzą też inni, czy tam muszą widzieć inni, bo jakby tutaj jest wielka dowolność. Zresztą miałam ochotę kilkakrotnie przerwać panu Mariuszowi, jak mówił, jacy to my jesteśmy podobni, bo ja skupiam się na tym, że jesteśmy tak różni. I moje komentarze na temat reportażu latynoamerykańskiego są zgoła odmienne, aniżeli pana Mariusza. I to jest świetne, jak bardzo... Są krótkie, nie przegadane. No i będzie mi pan wypominał. W każdym razie ja widzę w tym tekście znowuż obraz tego urugwajskiego społeczeństwa. Oczywiście jakby tutaj mamy kilka tych warstw, tak? Jakby sam autor skupia się na imionach i to jest strasznie śmieszne i ciekawe, co oni tam robią, ale jednocześnie pokazuje nam, z czego to wynika, to znaczy dlaczego tak się zadziało w Urugwaju, że ten wysyp takich dziwnych imion był, tak, w swoim czasie. Znaczy zresztą to dalej funkcjonuje i też trzeba podkreślić, zresztą tutaj w tym fragmencie też to było. To nie jest tylko Urugwaj, tak? Generalnie w Ameryce Łacińskiej po prostu ta dowolność jest ogromna i o tym też jest we wstępniaku, ale to nam pokazuje, jaki jest ten naród, czy też mówiąc ogólnie, jacy są Latynosi, jakie pomysły przychodzą im do głowy, ta kreatywność, ta wolność, to uważam, że to bardzo dużo mówi o ich podejściu do świata, o ich dystansie, o jakimś takim poczuciu humoru i ja bardzo... Bardzo dużo tego widzę w tych tekstach. Ja nazywam latynoskich reporterów, uważam, że oni mają taką lekkość bytu w sobie, ale jednocześnie możemy też to powiedzieć o tych bohaterach. Myślę, że tutaj
bardzo trafny jest ten przykład, który, Jacku, ty mówiłeś, jadąc w korkach dzisiaj tutaj do, nie wiem, czy tutaj, czy w ogóle dzisiaj jadąc, że my tak się wkurzamy za tą kierownicą, a może powinniśmy sobie przypomnieć tekst Juana Vizioro, który opisuje, pisze o mieście Meksyk i robi to z takim poczuciem humoru, jakby nie było innego rozwiązania na opisanie tego problematycznego miasta, ogromnego miasta z, no właśnie, z tymi korkami, z zanieczyszczeniami, z słabą tą urbanistyką, ale to, w jaki sposób on to robi, właśnie ten prześmiewczy, ten humorystyczny, bo, i tutaj zacytuję Caparrosa z innego tekstu, bo może to jest najlepsze rozwiązanie, żeby tak podchodzić do tego problematycznego tematu. I ja bardzo to sobie cenię w reporterach latynoskich, właśnie tą lekkość bytu, to poczucie humoru, ten dystans i w kontrze do pana Mariusza, ja uważam, że my Polacy, polscy reporterzy tego nie mamy i uważam, że to jest bardzo fajne u nich i bardzo chciałabym ja osobiście czerpać jak najwięcej. Zresztą konfrontuję sobie często na przykład ten tekst Vizioro z moim, który pojawił się w pierwszej mojej książce reporterskiej o Peru. Ja tam opisuję Limę i to było tak zrobione, ja to tak opisałam tak serio, tak no właśnie według danych takich śmakich, no tak zupełnie inaczej niż Vizioro, a uważam, że dużo lepiej się czyta to, co zrobił tutaj nasz twórca, zresztą definicji Baka, bo to właśnie ten autor stworzył. Ja pojęcie. Wiem, że na tym spotkaniu myślę. Oczywiście, tak, to gospodyni zadajcie pytania, a nie się tutaj jakoś tak zmieni, to po prostu może być monolog. I właściwie nie mam przez się tutaj przebić. Nie, przerywać. Przepraszam. Dobrze, więc ja chciałam też się odnieść do tego wątku urbańskiego. Wydaje mi się, że to jest tak, że tak jak mówisz, z jednej strony jest taki rodzaj lekkości w pisaniu, ale czasami jest też tak, że po prostu sama rzeczywistość jest takim dobrym pretekstem, na przykład Urugwaj, do którego mam dużo miłości i też tutaj mogę robić nachalną promocję, jestem współautorką książki o tym niezwykłym kraju, jakby tam takie tematy są bardzo dostępne, w sensie u nas, nie wiem, trafi się na historię o tym, że jakiś domek był, najpierw był klubem piłkarskim, potem był domem publicznym, dziś jest kaplicą Jezusa Miłosiernego i jakby to jest to takie malutkie pomieszczenie w malutkim miasteczku i to jakby już zaprasza cię do tego, żeby napisać tekst czy opowiedzieć historię w sposób niefrasobliwy, a zarazem jednak opowiedzieć coś ważnego. I tutaj podobnie było w tym fragmencie, który usłyszeliśmy tak pięknie przeczytanym. I też chciałam zadać pytanie, bo tutaj już suspens został zdradzony, więc sama nawiązałaś do tego Dziobaka, bo myślę, że dla kogoś, kto w ogóle nie jest w kontekście latynoskim, może być to osobliwe, żeby nazwać zbiór antologii reportaży z Latyn Ameryki, użyć tam hasła, które odsyła nas na kontynent zupełnie odmienny, bo to przecież endemiczny gatunek występujący jedynie w części Australii. Dlaczego w ogóle mamy myśleć o Dziobaku, jeśli mamy czytać o Latynoameryce? Zdradź teraz to tak. Tutaj sama już chciałaś się tutaj zapomnieć, ale chciałam się. Taki miałam też plan. Dobrze. Ja właśnie często zaczynam, kiedy już osoby wtajemniczone mówią, a bo Dziobak to, Dziobak tamto, a w Dziobaku. Ja mówię, Boże, jak ktoś słucha tego po raz pierwszy i w ogóle nie zna tego zwierzę ssaka, czymkolwiek to jest, w każdym razie chyba ssak jednak, bo tak pisze w książce, więc to chyba prawda. Ale się maskujesz. No, to myśl, Boże, ja też tak mówię, jaki głupkowaty tytuł, ale to się strasznie to się przyjęło i tutaj też pochwała dla twórców tytułu, bo ja na to nie wpadłam, ale właśnie, co to jest ten Dziobak, tak? I tutaj pan Mariusz troszkę opowiedział, że to ni pies, ni wydra. I jest tutaj na rzeczy, bo właśnie to jest taki ssak, który jest zbitką różnych innych
czy to ssaków, czy ptaków. Ja może przeczytam, że właśnie to taki dziwny ssak ma dziób kaczki, sierść wydry, więc ni pies, ni wydra, pasuje. Sierść wydry, ogon bobra, do tego wydziela jad i składa jaja, więc jest po trosze i kaczką, i wydrą, bobrem, ale żadnym z tych zwierząt. Jest takim oddzielnym bytem i właśnie czymś takim jest reportaż, że on korzysta z różnych innych gatunków, ale jest sam w sobie oddzielnym tym gatunkiem. Zresztą Juan Villoro pisze tak. Dziobak literatury używa środków stylistycznych typowych dla prozy literackiej, konstruuje bohaterów tak, jak to się robi w dramaturgii, syntetyzuje niczym poezja, surowo obserwuje, jak to czyni dziennikarstwo, poświęca się wyczerpującej obsesyjnie jak detektyw prowadzący śledztwo. Więc widzimy, z jakich elementów może czerpać Dziobak. Oczywiście to ten zestaw nie jest ograniczony, możemy czerpać z różnych innych rzeczy również, ale to był cytat z Juana Villoro, więc stąd taka nazwa, ten dziobak literatury, dziobak jako reportaż, tak? I teraz już przynajmniej wszyscy mają jasność, skąd taki dziwny tytuł. Dobra. Więc Juan Villoro to w ogóle jest jedna z postaci, którą też mam przyjemność poznać. I on jest niesamowity, bo jest takim filozofem też właściwie przykład. Więc w ogóle filozofem piłki nożnej, jest taką w ogóle też książkę o tym, że właśnie Bóg jest okrągły i w ogóle widzisz podobieństwo też między Polską a na przykład Meksykiem w kwestii właśnie takiego fanatyzmu religijnego, który również objawia się w miłości do futbolu. Ale on pisze o reporterów wspaniałe rzeczy w twojej książce. Sobie to w ogóle zaznaczałam na milion sposobów to miejsce. I to jest ciekawe i myślę, że warto, żebyśmy się przy tym przytrzymali. Z jednej strony pisze o dziobaku, z drugiej strony opowiada o awokado. Może pamiętasz, co opowiada o awokado w kontekście reportażu i opowiesz tą historię, bo ona jest też bardzo a propos. Ale też używa takiego sformułowania, że znaczy tak, że nasz reportaż może być takim lekiem na taki zalew informacji, które są takie przypadkowe i nas po prostu tłamszą, jesteśmy nimi bombardowani, ale nie możemy ich do niczego przyczepić, nie możemy z nich wysnuć żadnej opowieści, ani żadnego sensownego wyobrażenia, więc mimo, że to jest literatura faktu, to ona jednak ten fakt przedstawia w takim kontekście, że jakby jest dla nas bardziej zrozumiałe niż przeczytanie tabloidu czy czegokolwiek innego, co pozornie jest takie proste w odbiorze, ale z drugiej strony jakby pisze o tym, że w reportażu rzeczywistość może być nadmiarowa i jak to jakby jest możliwe i o co mu chodzi? Dlaczego jak może w reportażu rzeczywistość występować w nadmiarze? Dobra, teraz będzie trochę wykład, nie? Pani doktor? Może zaczniemy od tego, od tej świetnej metafory z awokado, o której wspomniałaś. Nie wiem, czy znajdę tutaj ten fragment. Zaznaczyłam. Proszę, zobacz tutaj. Przekrojone awokado. Aha. Przekrojone awokado zachowuje świeżość, jeśli włożymy je do lodówki z pestką i ze skórką. Coś podobnego dzieje się z reportażem. Kiedy reporter zamierza przedstawić fakty z absolutną czystością, czyli bez niejadalnej pestki i skórki, które zwykle im towarzyszą, i tutaj mówi nam o tym, co to jest dla niego, to są jakieś podejrzenia, wahania, sprzeczne informacje, to jest coś, co się pojawia w naszej pracy reporterskiej bardzo często i myślę, że niektórzy chcą stworzyć taką historię bezsprzeczną, w sensie bez tych sprzeczności. A Juan Villoro uważa, że jeżeli ma jakieś wahania, ma jakieś sprzeczne informacje, to warto je pokazać w tekście, żeby też czytelnik widział, że to nie jest takie jednoznaczne, tak? Że to się pojawia w tej historii. I według Juana Villoro właśnie taki tekst z tą skórką i z pestką jest bardziej przekonujący niż... Może skończę na tym, że wtedy ten tekst jest bardziej przekonujący. Także tutaj takie elementy są też istotne dla tego reportera i też zauważalne w jego tekstach, choć tak naprawdę ja często zastanawiam się, czy o Juanie Villoro powinniśmy mówić jako o reporterze, tak? Bo on jednak, nawet ten tekst, który tutaj jest świetny, w sensie z tym poczuciem humoru i
I właśnie bardzo dużo jesteśmy w stanie się z niego dowiedzieć, to to nie jest reportaż sensu stricto i to jest esej bardziej, tak? Także ja tutaj go wrzuciłam. Jest, został wrzucony. Mam wrażenie, że przede wszystkim dlatego, że jest twórcą najlepszej definicji reportażu, więc jak nie mówić o nim jak o reporterze, ale tak, ale dla mnie to jest głównie eseista i pisarz, tak? On ma po prostu napisał mnóstwo beletrystyki. To teraz ci wejdę w słowo od razu, bo to nie jest jakby odosobniony przypadek. Tak, to jest bardzo często. I to jest też nieciekawa rzecz, bo u nas z reguły jednak najczęściej to się zdarza, że piszą reporterzy, piszą powieści, albo powieści o pisarze, wchodzą w reportaż, ale to są jakieś takie rzadkie przypadki transgresji, a w Ameryce jest to bardzo częste i jest też tak często, że żeby dziennikarstwo i reportaż były początkiem wielkiej kariery i Josy, i Marqueza, ale też wielu innych reporterów, których wspominasz w antologii. Mm-hmm. Jest to też ciekawe, że Neila Guerriero, która, jak rozumiem, była dla ciebie wyjątkowo ważną postacią, też jest jedyną kobietą w tej antologii, więc dodatkowo warto o niej wspomnieć. Jak pamiętam, jak ona też czytała mi książkę o samobójcach z Lesera, to chyba jest jedyna na polski przetłumaczona książka z końca samobójcy, z końca świata, o nastolatkach, którzy w takiej zapadłej miejscowości bardzo zbyt często popełniają samobójstwa, na co mieszkańcy lokalni zwracają specjalnie uwagi, a jej uwagę to przykuwa i ona tam podróżuje, żeby się dowiedzieć dlaczego. Jak ona tą książkę zaproponowała wydawnictwo, to było na początku lat 2000, to spotkała się z taką reakcją, że może powieść o tym napiszesz, to będziesz pisać reportaż. Więc jakby to jest ciekawe, że ty tutaj nam przyrządzujesz antologię reportażu. No ale na przykład na początku 2000 ona w Argentynie, dziś bardzo rozpoznawana autorka reportaży, miała problem z tym, żeby wydać taki zbiór. Znaczy, w ogóle to jest ciekawe i tu znowu skupiamy się na tych różnicach pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską. To jest to, że u nas ten rynek wydawniczy, książkowy, nawet mówiąc na przykładzie tylko naszego kraju, jest dużo bardziej rozwinięty aniżeli w Ameryce Łacińskiej i tam bardzo długo, ja nie wiem, czy nie warto mówić, że do tej pory tych książek reporterskich jest stosunkowo mało, nie mówię, że mało, ale patrząc na to, ilu jest tam reporterów, i to są często zbiory właśnie tekstów, które już wcześniej zostały opublikowane w mediach, tak? Więc takich książek reporterskich, gdzie właśnie tylko i wyłącznie piszemy, żeby wydać książkę na ten temat, a nie publikujemy w mediach, jest niewiele, więc to jest jeden przykład, że oni nie przywykli do tego typu książek. Inna sprawa jest też taka, to też dla mnie było kuriozum, co prawda to jest przypadek hiszpański, to znaczy wydawca hiszpański mówił o tym, że jak oni zrobili serię reporterską, tak jak chociażby mamy tutaj w Dowodach na istnienie, tak, to jest seria reporterska, czy w ogóle w Polsce bardzo często są te serie reporterskie w wydawnictwach, no to ten wydawca im mówił, że kiedy oni stworzyli serię reporterską, to te książki dużo słabiej się sprzedawały, aniżeli jeżeli były bez serii, po prostu sobie, jakby wiecie, no, krążyły bez tego stempla, że to jest reportaż, więc to nie zawsze pomaga. I myślę, że można to przełożyć na Amerykę Łacińską. Także o ile, i to też piszę we wstępie tutaj tej książki, o ile na początku XXI wieku był taki boom na tak zwane czasopisma narracyjne, czyli to takie czasopisma, które po prostu stawiały na te reportaże i tego się publikowało dużo. I z tego właśnie były tworzone zbiory reportaży i tego było mnóstwo i też właśnie antologia mogła powstać dzięki temu, że mamy
to mamy taki wachlarz wielu tekstów, które po prostu wcześniej były opublikowane. Gdyby ich nie było, a były same książki, no to byłoby dużo trudniej wycinać po prostu kawałki z tych książek, chociaż akurat tekst Juana Villoro pochodzi z książki. Więc też się da, ale jakby chodzi mi o to, że antologia była możliwa właśnie dlatego, że były te stosunkowo krótkie teksty, choć jak na czasopisma to one są długie i na to był boom i to było ważne, a na książkę ja uważam, że w Ameryce Łacińskiej jeszcze nie przyszedł czas i może to być związane z tym, że nie ma ważnej nagrody na książkę reporterską. Mam wrażenie i o tym też piszę we wstępie. Piszę o Fundacji Gabo. To jest fundacja założona właśnie przez García Márqueza. Zresztą García Márquez jest też bohaterem jednego z reportaży, ale oni przyznają nagrody w różnych kategoriach. Trafiłam na taką wypowiedź, że chcieliby stworzyć taką nagrodę dla książki i ja myślę, że to bardzo by pomogło tej książce tam, bo widzimy, że na przykład jeżeli jest taka nagroda w kategorii projekty multimedialne, to bardzo dużo ich powstaje i jest rozwój właśnie w tej przestrzeni. W książkach tego nie ma i myślę, że to też jest z tym spowodowane. Mhm. To teraz w takim razie może znów będziemy mieli okazję się przekonać, dlaczego warto, żeby taka nagroda powstała i dlaczego warto, żeby promować ideę reportażu jako gatunku książkowego i posłuchamy. Nie podejrzewam, co jest następne, więc nie wiem. Zważywszy na bardzo wyczerpujące odpowiedzi, powinniśmy podjąć decyzję, który fragment teraz przeczytamy, bo zważywszy na pojemność wieczoru, on pewnie będzie ostatni. O Boże, to nie, to my musimy... Czytamy Pinocheta, czy czytamy... Mogę zdecydować? Tak. Z racji tego, że się tutaj ważnia. Ja nie wiem, co będzie, więc ty wiesz. Czy idziemy w serio, czy w buffo bardziej? No właśnie. Ja mam teraz czas na serio, taka jest moja odpowiedź, bo było tak, buffo. Ale to mogę jeszcze gwoli wstępu? Będzie poważny temat. No panie Jacku, no nie mam tutaj buffi. Książki potem nie kupię. Bo chodzi o to, że... Nie wiem, chodzi o to, słuchajcie, no bo mówimy o tej lekkości bytu i o tym cudzie w banale i że pan Mariusz mówił, że taka książka na wakacje, ale są też tutaj teksty trudne, chociaż ja uważam i absolutnie nikt się nie musi ze mną zgadzać, ja uważam, że one są też specyficznie pisane. To znaczy, że ja czuję w tych tekstach jakąś taką lekkość. To, w jaki sposób oni to opisują, jest zupełnie... Jest najwybitniejszy. Jak pan uważa? A kto to? Najwybitniejszy jest najwybitniejszy. Dla mnie dwa są trudne. No tak. Bus i Caparros, no. Ale ja miałam tak, że po przeczytaniu tego reportażu o autobusie, uznałam, że to już czytałam go późno w nocy, uznałam, że muszę natychmiast przeczytać następny, bo nie mogę iść spać z tym wyobrażeniem, bo no tak po prostu... Ale czekajcie, bo czytelnicy w ogóle nie wiedzą, o czym wybić. No może ktoś przeczyta. Może tak, ale jakby zależało... Powiedz wszystko. Nie chodzi tylko o to, że bardzo nie zależało, nie trzeba zaprosić gości. Wiatrowski, Baty, Szany, prowadzący też nie. Ale jest to... The one show. Co się dzieje? Dobra, tylko powiem, bo przerywacie. Nic nie ma w ogóle. Co ty zaśmieliście? Bardzo się cieszę, że tak. Od 121 do 124. Masz ołówki. To jest moje miejsce. Ja już nic nie powiem. Dobra, nie powiem dlaczego. Bardzo ważne, że się pojawił ten tekst, a później to ten. To kto inny będzie mówił. Nie powiem, że zabił Stasiak, oczywiście. Nic nie powiem. Porozmawiajmy o dobrodziejstwach ciszy. Dobrze. Mogę. Dobra, mogę. Będę się naprawdę zwijał. Szanse. Beacie.
Carlos Martinez spłynęliśmy w busie i to jest ten wstęp, o którym chciała opowiedzieć, bo ja go przeczytam. Zabójstwo członka gangu Barrio 18, znanego jako Crayola, uruchomiło spiralę zemsty, która doprowadziła do jednego z najbrutalniejszych aktów przestępczej przemocy, jakie zapisały się w pamięci mieszkańców Salwadoru. Oto opowieść o tym, jak w czerwcu 2010 roku członkowie gangu zorganizowali zasadzkę na mikrobus w Mexicanos, a także portrety niektórych z pasażerów, którzy z rządzeniem losu wyruszyli nim w drogę na śmierć. Oto moja ojczyzna, całe mnóstwo ludzi, miliony ludzi, rój ludzi, którzy nawet nie wiedzą, skąd bierze się nasienie ich życia niezmiernie gorzkiego. Osvaldo Escobar Vellado. Konduktor. Konduktor przyszedł na świat w licznej, bardzo licznej rodzinie. Jego mama urodziła łącznie 10 dzieci, ale jedno zmarło na niestrawność, gdy było jeszcze malutkim robaczkiem. Salwador podrapał rodzinę konduktora. Przy każdej okazji, gdy ten kraik wystawiał pazury, drap robił im jakąś krzywdę. W 1982 roku tata szedł sobie ulicą, nikomu nie wadząc, gdy znienacka rozpętała się strzelanina pomiędzy żołnierzami a członkami partyzantki. Kule latały tak gęsto, że jedna trafiła go w pierś i w rezultacie rodzina została bez taty. W lutym 2001 roku trzęsienie ziemi pozbawiło ich dachu nad głową i zmiażdżyło biedną codzienność. Posypało się wszystko, stracili wszystko. A kiedy biedni tracą wszystko, okazuje się, że dla nich wszystko oznacza wszystko. Powolutku stawiali ściany, jak tylko umieli, tu dzban, tam szklanka, tam łóżko polowe. Parę lat później, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jedna z córek znalazła dobrą pracę w zakładzie produkującym petardy. Wkładała ląty do rac, które ludzie puszczali potem w ramach wigilijnej zabawy. Ludzie bardzo lubią petardy. Dlatego trzeba ich zrobić bardzo dużo i pracuje się przy tym dzień i noc. W takich przypadkach trudno ustalić początek wydarzeń, ale chodzi o to, że zakład stanął w ogniu, a cały ten proch wyleciał w powietrze. Jakaś dziewczyna wyciągnęła ją za włosy, lecz płomienie zdążyły liznąć skórę, więc ciało ma teraz pomarszczone i zdeformowane. W 2010 roku konduktor uprawiał na polu kukurydzę i fasolę, więc w niedzielę, kiedy nie musiał jeździć uwieszony mikrobusu linii 47 i pobierać opłat za przejazd, ostro zasuwał w polu. Tamtej niedzieli akurat nie miał zmiany, ale facet, który ją miał, zachorował, więc w pracy spytali go: chcesz wziąć zmianę konduktorską w niedzielę? Odpowiedział, że chce. Sprzedawczyni lodów. Wcześniejszej nocy sprzedawczyni lodów zafundowała sobie malowanie paznokci u stóp jaskrawo-niebieskim lakierem. Taki miała kaprys. Jak już trzeba chodzić, targając ze sobą lodówkę, to lepiej mieć zalotnie wypielęgnowane stopy. Paznokcie pomalowała jej nastoletnia córka, która miała wprawę w operowaniu takim drobnym pędzelkiem. W niedzielę sprzedawczyni lodów ganiała za turystami, którzy wychodzili z miasta, szukając wzniesienia, skąd roztaczałby się ładny widok i gdzie byłoby trochę chłodniej, aby potem z powrotem zanurzyć się w gorącej zupie, jaką było miasto San Salvador. W niedzielę przemierzała wzdłuż i wszerz podmiejski kompleks Los Planes de Renderos, proponując klientom swoje słodycze. Lody, które sprzedawała, były w wielu kolorach i w kształcie parasolek. Kiedy kończyła dzień pracy, schodziła z punktu widokowego i szła oddać lodówkę do fabryki lodów. Potem wracała na swoje wzgórze, gdzie mieszkała z nastoletnią córką niemal na samym szczycie. Tamtej niedzieli był już wieczór, a młoda spędzała weekend z przyjaciółkami, tak więc sprzedawczyni lodów zadzwoniła do niej z przystanku przy ogrodzie zabaw dla dzieci. Zaproponowała córce, by tam się spotkały, żeby wrócić razem. Jeśli córka by się zgodziła, to sprzedawczyni przysiadłaby przy którymś stoisku z pupusas albo dla zabicia czasu stanęła gdzieś na rogu i tam na nią poczekała,
Dziewczyna jednak powiedziała, że nie, że zostanie na noc u koleżanki. Sprzedawczyni lodów wsiadła więc do pierwszego mikrobusu linii 47, który nadjechał. Kontroler. Kto jeździł autobusem w Salwadorze, ten pewnie zauważył, że na przystankach wystają czasem faceci, którym kierowcy pokazują zeszyt. W tym zeszycie zapisana jest dokładna godzina wyjazdu z bazy. Faceci zaglądający do zeszytu to kontrolerzy. Ich zadaniem jest pilnowanie, by kierowcy przejeżdżali całą trasę w przewidzianym czasie, bez przyspieszania i bez opóźnień. No więc Matias był właśnie kimś takim, kontrolerem autobusów. Pracował na linii 1. Tamtej niedzieli udało mu się wyjść z pracy pół godziny wcześniej niż zwykle. Wcześniejszy fajrant to jak dar z nieba, choćby nawet chodziło o parę durnych minut. Tym bardziej, jeśli to niedziela, kiedy ci, którzy mają więcej szczęścia, przez cały dzień polegują do góry brzuchem. Wsiadł do mikrobusu linii 47, który zatrzymał się przed kościołem Don Rua. Zapadał zmierzch. Widać było, że kierowca przyjechał przed czasem, bo postał trochę dłużej na tym przystanku. I tak oto przyszło kontrolerowi przebimbać czas, który zyskał, wychodząc wcześniej z roboty. Nie załapał się na miejsce siedzące i musiał stanąć w przejściu w oczekiwaniu, że kierowca mikrobusu ruszy, aż kierowca mikrobusu ruszy. Potoczył wzrokiem wokół siebie. Jakiś pan w kapeluszu sprzedawczyni kawy, która wiozła kosz i dwie wielkie puszki aluminiowe, w których już nic nie było. Dwie dziewczyny w nastroju imprezowym, które cały czas prosiły kierowcę, by podkręcił muzykę. Kontroler skrycie je przeklinał, bo męczył go wyjątkowy ból głowy. Jakaś pani z małą córką, może 5-letnią. Wreszcie ruszył sukinsyn. I na domiar złego całą trasę jechał powoli. Powolutku. No to jest w ogóle tekst, po którym trudno coś powiedzieć, jak muszę mieć, przeczytają go państwo od początku do końca, to też nastąpi taki moment zatrzymania. Nie tylko dlatego, że obcujemy w nim z taką nagłą i dramatyczną i drastyczną śmiercią wielu osób, w tym dzieci, ale również dlatego, że on jest taki bezwzględny w szczegółach, które są stworzone z taką pieczołowitością. Jest to też fascynujące z punktu widzenia jakby osoby, która też pisze reportaże, jak udało się odtworzyć te każdą jakby właściwie minutę zdarzenia, jakie nastąpiło i jak wiele jest takiej delikatności w tym, a zarazem brutalnego, bardzo działającego na wyobraźnię opisu. Ta historia jest, ona się dzieje w Salwadorze, to jest jakby efekt wojny gangów, które w środkowej Ameryce są nazywane Maras, ale to również dotyczy sąsiedniego Hondurasu i kiedy wiele lat temu byłam w mieście San Pedro Sula, wtedy uważanym za najbardziej niebezpieczne miasto świata, w którym ginęło nawet do 30 osób dziennie czasami w konfliktach między gangami i jeździliśmy z policją po takich dzielnicach, do których nie wolno wchodzić, bo one są właśnie bardzo jasno wytyczone i zawsze na czatach stoi ktoś, kto mówi, kto wchodzi w dzielnicę, a kto nie. I jest się bardzo pilnie obserwowanym i jest to bardzo niekomfortowe uczucie. To był ten właśnie mural autobusu i ja wtedy nie znałam tej historii, ale to mnie teraz jakby z perspektywy czasu mnie to fascynuje, bo jakby nie wiedziałam, dlaczego jest taki wielki mural autobusu na jednej ze ścian. I ktoś mi powiedział, że to właśnie jest historia o tym właśnie, że jeden z gangów podpalił autobus, który uważano, że należy do innego terytorium, ale bez tego kontekstu, że to się wydarzyło w Salwadorze, czyli w ogóle wiele, wiele kilometrów stamtąd, natomiast dotyczyło tych samych dwóch jakby gangów, te, prawda, są jakby, kładą się cieniem na całym tym rejonie i właściwie w tej chwili Honduras też szczególnie jest przez nie ciemiężony, więc z pewnością jest to taki tekst, który
który jakby stanowi taką kontrę trochę do tych takich wesołych, pierdółkowatych historii, o których opowiedzieliśmy, i też pokazuje, że Ameryka Łacińska jest, pierwszy o tym na początku, że postawiłeś sobie takie zadanie, żeby wyjść poza tą taką stereotypizację, co jest mi też bardzo bliskie, bo jak ja zaczynam zajmować się tym regionem, też miałam sobie w sercu takie coś przez taki kontynent pełen pięknych historii, pięknych ludzi, i on tak cierpi na tym, że nieustannie go tej Kolumbii, tutaj z nami jest autor książki o Kolumbii, jak coś słyszy Kolumbia, zaraz, że jest niebezpieczny, no szlak nie trafia, no bo oczywiście też było i wciąż w niektórych miejscach jest, ale Kolumbijczycy są, słusznie uważam, uważani za najbardziej przyjaznych ludzi na całym kontynencie. Więc jakby ta książka też to pokazuje, że to jest, tak, to tak. jest kraj wielu różnych historii o różnym jakby, różnej temperaturze. Tak, nie? Dlatego też bardzo się cieszę, że ten tekst udało nam się tutaj wtłoczyć. A to co? A co się dzieje? Nie, nie, że to naturalne, że nam się udało wtłoczyć. Nie, ale nie znasz kontekstu. Zaraz tutaj nam tłumacz, mam nadzieję, że będzie miał czas, żeby opowiedzieć o tym. W każdym razie, że damy mu możliwość. Ale chodzi o to, że to jest według mnie najcięższy tekst, ale właśnie bez tego tekstu mam wrażenie, że ta antologia też byłaby zakłamana, to znaczy byłaby zbyt, i teraz nie wiem, jakie byłoby najlepsze określenie. Powolna może? Powolna? Prywolna. Prywolna. O, może to jest dobre określenie. Choć nie wiem. W każdym razie, jakby chodzi o to, że my też poprzez ten tekst pokazujemy, jaka jest ta Ameryka Łacińska, ale absolutnie nie chcieli, byliśmy w kontrze właśnie, żeby pokazywać tylko tą biedę, nierówności, ubóstwo, ale myślę, że właśnie on do pełni obrazu, to ten tekst bardzo jest potrzebny, a niewiele brakowało, żeby jego nie było, bo właśnie to jest przypadek ten, kiedy nam autor przestał odpisywać, tak, na maile, i była utrudniona z nim komunikacja, i kiedy ostatecznie stwierdziliśmy, że już nie czekamy i najprawdopodobniej nie będzie tego tekstu, a tekst już był przetłumaczony, no to do akcji wszedł pan Jerzy Wołaniewski, który jest tłumaczem. To Jerzy, może powiesz, jak przekonałeś Carlosa? Było bardzo gorące lato, podobno gorące środę jak teraz. Otrzymali, pamiętam już, maila czy telefon, zapytanie, czy byłbym zainteresowany udziałem w takim projekcie, bo wcześniej robiłem mocny reportaż dziejący się w Hondurasie. I wiadomo było, że no, będzie to dość właśnie brutalne, i czym bym chciał. Stwierdziłem, tak. Jakiś czas później się dowiedziałem, czy rzecz jest aktualna, jak najbardziej tak już będziemy robić. No i rzecz została zrobiona przed końcem roku. I fajnie, i słyszę, że zdaje się, że dobrze zrobiłem. Po czym jest informacja, telefon i pani Beata tonem mniej więcej jak dzwoni do mnie ktoś z warsztatu samochodowego. Panie inżynierze, wyszło coś nowego. Tylko że tutaj to, co robimy, bo nie robimy. To znaczy, że wygląda na to, że niestety tekst się nie załapie, czy wyleci z dziobaka, ponieważ autor nie mamy prawa, po prostu, tak. I brakuje podpisu, brakuje ostatniej jakiejś akceptacji, no i bez tego nie można, więc wiesz, właśnie dziobak było brudny, witał się związką, trudno, tym bardziej, że no, tekst przetłumaczony, nie chcę powiedzieć, że był mnie jakoś traumatyzował, natomiast na pewno nie spłynęło jak po kaczce, i chciałem, żeby coś z tego, ktoś jeszcze musiał się z tym zmierzyć, powiem. No i spytałem, a czy ja mogę kontakt do niego, dajcie mi go. Dostałem maila, na którym napisałem, i cisza, ale pani Beata stwierdziła, a na wszelki wypadek podam jeszcze numer na WhatsAppa. I tutaj tylko tak wtrącenie. Bo Carlos od razu powiedział, słuchajcie, w ogóle nie puśćcie mi maili, tylko wszystko na WhatsAppa. I to też jest, mam wrażenie, takie dość lakrymozne. On wszystko na WhatsAppie. No i napisałeś. Napisałem, że
że wysłałem mu maila i czy mi stwierdził, że jest gdzieś w terenie, bardzo dawkowo, w porównaniu z tymi szczegółami, że pomyślałem, więc tym bardziej wyobraźnia powiedziała, w jakim terenie. Ja nie będę mógł pisać, to komu temu zadzwoni, zabiję go w tym momencie, prawda? Ale to, że za ileś tam dni wróci do maila, zobaczy. A tutaj się okazuje, że czas nagli, to skopiowałem tego maila, wróciłem na WhatsAppa, wyświetlono. Respektowałem w tym momencie różnice w tych czasowych. Moja żona jest z Meksyku, więc wiem właśnie minus 6, minus 7. Tam są godziny jakieś akceptowalne i patrzę, powiedz, jak ktoś wychodzi w czasie pliku dźwiękowego. Ja po prostu trzymam, bo tam inni opowiada, co i jaki problem. No to przyjmuję konwencję i tak samo tłumaczę, dlaczego to bardzo by nam zależało. No w końcu mu przesyłam WhatsAppem tę umowę, którą on gdzieś tam udało się wydrukować, podpisuje, odsyła WhatsAppem mi, że podpisał, przysyłał do wydawnictwa. Później się okazuje, no dobrze, tylko jeszcze rachunek trzeba podpisać i w ten sam sposób. Absolutnie... Ale nie powiedziałeś, jak go przekonałeś. No. Skutecznie. Znaczy powoli i uderzyłem w wysokie tony i w etos i że bardzo dobrze by było, żeby ten tekst się ukazał i także od strony, można powiedzieć, trochę osobistej, że przez roki jeździłem mikrobusami po Meksyku, co prawda nie po Salwadorze, a moja wtedy jeszcze nie, żona o wiele dłużej i jak najbardziej to optycznie, plastycznie wszystko widziałem. Że powstaje, prawda, większa całość, nie całym tym dziobakiem jako hasłem, argumentem do przekonania, prawda? I stwierdził, że absolutnie najbardziej się zgadza co do każdego punktu merytorycznego, natomiast chodziło mu o wstępną formatkę umowy, coś mi tam nie zabrzmiało, stwierdził, nie będzie się tym zajmował, pojechał w teren, prawda? W końcu udało się dogadać warunki, bo jemu zależało mówić. Tego już nie trzeba. Ale okazało się, że gramy w jednej drużynie i wszyscy graliśmy w jednej drużynie. Tak, szedł między ludzi w językach różnych, prawda? Tylko gdzieś komunikacja nas szwankowała. Na pewno Carlos Martinez, autor, nie jest biurokratą. Przepraszam, przypomnę jeszcze za sugestią. Też uderzyłem w to, że Oscar Martinez wydał książkę w Polsce przecież. Czyli jego brat. Jego brat. No, tak, ważne. Że bestia wyszła o migrantach z Meksyku stanu. No to nie będzie przecież gorszy. No i ten tekst by też w Polsce wydał w tym momencie. Szkoda by było, bo naprawdę ten tekst na to zasługuje. Tym bardziej, że już jest, prawda? No, udało się przekonać, okazało się, że właściwie wszyscy jesteśmy po tej stronie, się co do tego zgadza, do obiektywnej trudności udało się pokonać. No i jak przesłałem ostatnie zdjęcie, ostatniego podpisu na ostatnim kwicie, okazało się, że dziobak może się wygrywać, prawda? Tak jest, udało się. Tak, ale to był jedyny przypadek, gdzie po prostu były takie większe problemy z zakupem praw autorskich, ale jakby chodzi o to, że gdzieś tam zaszwankowała ta komunikacja, nie, że właśnie Carlos nie chciał, czy nie mogliśmy się dogadać na cenę. Po prostu gdzieś się zagubił w trakcie, ale pan Jerzy zadziałał, także udało się i uważam, że to jest cenne w tej antologii, to co już powiedziałam. Też tak uważam, natomiast to właśnie reportaż, w którym nie można spać. Tak, i to często się słyszy, tak, że przez resztę się płynie, a tu się gdzieś tak blokuje, zatrzymuje. Ja tylko dodam taki do making of, że no, tak samo jak w tym poprzednim reportażu, który tłumaczyłem dziejącym się w Hondurasie, tutaj Salwador, to samo jak poczucie Honduras tłumaczyłem z wczesnym marcem ze szpitala agropolskiego, z 8 stopniami na oknem i burmistrzem na niebie. Tutaj Salwador tłumaczyłem też w mocno niesprzyjających okolicznościach przyrody, ale absolutnie nie miałem poczucia, jak fajnie byłoby być tam. I bardzo się tego Grochowa w tym momencie cieszyłem. O, to jestem prosty. Był to przywilej Grochowa i mm-hmm.
Mhm. Drugi taki reportaż, o którym to już wspomnieliśmy, który jest taki właśnie, no wprawia na pewno w taką melancholijną zadumę w ogóle nad stanem świata i nad samych i jakby jeszcze myślę, że dalej nas zabiera przez też sposób, w jaki Martin Caparrós pisze. To jest reportaż, w którym zamykasz tą antologię i też jest to dla mnie znamienne, że oprócz oczywiście posłowia Mariusza i twoich podziękowań, jest to właściwie ostatnie zdanie, które pada w tej książce, to wyraża wątpliwość po tekście, który przypuszczam, że będą wielu z Państwa miały podobne wrażenie, który jest oszałamiający i który ma się wrażenie, że rzeczywiście się podróżuje i przybywa i żyje się z Martinem w Caracas, w mieście w ruinie, w mieście rozkładającym się. On wyraża takie stanie, że chyba mu się nie udało właściwie napisać tego reportażu, mu się nie udało oddać tego, jak to jest żyć w tym mieście. I w wstępie do tego tekstu piszesz o tym, że dziennikarstwo, połysz na to jego zdanie, które też pada w tym tekście, że dziennikarstwo samo się oszukuje, że dziennikarze sami się oszukują. Wydaje mi się to bardzo taką ciekawą myślą w kontekście tego, że właśnie jesteśmy w faktycznym domu kultury, rozmawiamy o reportażu, o wydawnictwie, które specjalizuje się w reportażu i w ogóle o kolejnej antologii, no a tymczasem sami się oszukujemy. Jak to jest? Znaczy, ja myślę, że to, to jest taka cecha Caparrósa. Z jednej strony, ja go nazywam myślicielem, nie pamiętam, to, mędrcem wątpiącym. To jest jego cecha opisywania świata, tak? Że on ciągle wątpi i zastanawia się, czy coś ma sens. Dlatego też to dziennikarstwo dla niego, nie jakby pytanie, na ile opisujemy prawdziwie świat, dobrze świat. Także ja myślę, że takie myślenie nie wiem, jakiego określenia użyć najlepiej, ale ono nas to jest, jeżeli mamy coś takiego z tyłu głowy, jedna rzecz, że to nam daje jakąś taką pokorę do opisu tego świata, czy do obserwacji tego świata, kiedy mamy z tyłu głowy, że nie wiemy tak naprawdę, jak jest i czy warto o tym pisać, czy nie warto. To, zresztą to są te wątpliwości, myślę też, Wioro, czyli ta skórka właśnie i pestka. Myślę, że to dodaje reportażowi takiego elementu, to jest dobre dla reportażu, aniżeli gdybyśmy byli tak wszystkiego pewni i wiedzieli, że A to A, B to B. Więc mnie bardzo przekonuje ten sposób myślenia Caparrósa, ta jego niepewność i w ogóle zwątpienie, zresztą tego bardzo dużo jest w Głodzie też, tak? To zwątpienie i to, że pisanie nic nie daje, po co my to w ogóle robimy. I może ma rację, ja tego nie wiem. Ja też się zastanawiam, ale na pewno myślę, że ważne jest myślenie w ogóle o czymś takim, o reportażu w tych kategoriach. No myślę, że zresztą sam Caparrós jest tego przykładem, że mimo tego, że wątpi, nadal pisze, tak? Więc to jest takie ambiwalentne, ale jesteśmy sumą sprzeczności i może tak już jemu, czy też innym pozostanie. Dla mnie to jest cenne. To jest cenne, że właśnie w ten sposób on myśli, że wątpi, że się waha. Zresztą nie tylko on. No tak, dla mnie zdecydowanie też, bo ktoś tego to czyni bardziej wiarygodnym w takiego poszukiwania. Ale zastanawiam się nad tym, co ty będziesz robić dalej. Czy ty będziesz bardziej teraz pisać, czy ty będziesz jednak bardziej czytać? Bo na początku masz 7 minut, ale jeszcze są czas na pytania, więc będziesz jakieś 3. Dlatego, że bardzo ciekawą rzecz, znaczy ciekawa, dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz. Ale to jest to, co się ze mną stało, pracując nad tą antologią, bo do tej pory byłam autorką, tutaj stałam się redaktorką i też tłumaczką i mi się strasznie spodobała ta rola. Więc ja nie wiem, czy ja będę autorką.
A może będę rzadziej autorką? Bardzo mi się spodobała opieka taka nad... Opieka, tak, czy uczyłam się od Julianny redakcji, na co zwracać uwagę, co tutaj... Uwielbiałam Julianny pytania, po prostu takie... A co to znaczy prestiżowy? I to muszę teraz odpowiedzieć, co to znaczy. Że wiecie, takie o, znowu mi przychodzi do głowy takie banalne słowo prestiżowy, a nagle ja tutaj muszę po prostu zgłębiać, co to znaczy i tak, żeby przekonać, czy to słowo jest dobre, czy niedobre w tym kontekście. I jakby to też jest rolą redaktora. I też bardzo mi się ta praca spodobała. W tym materiał nie mam dużego doświadczenia, to był mój debiut, ale to też jest zupełnie inna praca i ona też jest bardzo wciągająca. Także ja po tej antologii wiem, że ja absolutnie nie muszę być autorką. To może się okazać, że zejdzie gdzieś na dalszy plan. I antologia też zawyżyła, bardzo wysoko podniosła poprzeczkę, jeżeli chodzi o przyszłe tak zwane projekty. Bo to, ile frajdy mi dała ta książka, no to ja nie wiem, co teraz musiałoby się zdarzyć. Ja myślę, że kolejna. Ale co? Przecież tego kwiatu po prostu mamy tyle tam. Sama chcę wspomnieć na początku, że mogłoby być selekcji taki zbiór tekstów młodych portalów weteranowskich. Tak. Więc jakby ja jakby kibicuję to pomysł. Myślę, że na tej sali i w sieci jest wiele osób, które również to robi. I być może jest to też dobry moment, żebyśmy zadali pytanie, jeśli pojawiły się jakieś, nie wiem, czy się pojawiają jakieś tam na czacie, czy nie. Nic nie mamy. A może Państwo mieliby ochotę zadać jakieś pytanie naszej bardzo wygadanej autorce, którą chyba nie sądzi, że jest mało mówna. A tam Mariusz już poszedł, tak? No właśnie, dlatego piję. Dlatego na końcu po stronie. O jest tak źle. Tak źle. Pytać o to. Pomyśl, żeby każdy reportaż był tłumaczony przez kogoś innego. To nie jest wcale takie oczywiste. Ale właśnie to jest dzięki Julianie, jak rozmawiałyśmy i jakby zupełnie się na tym nie skupiałam, ale Julianna właśnie tutaj dała taką propozycję i mówimy, dlaczego nie, fajnie. To też nam przyspieszyło pracę, tak, nad tą antologią, że każdy w tym samym czasie po prostu pracował, ale niektórzy uważają, że to nie tylko jest antologia reportażu latynoamerykańskiego, tylko też właśnie antologia polskich tłumaczy. Z języka hiszpańskiego, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że zarówno tutaj mamy bardzo, mamy znanych tłumaczy, cenionych bardzo, ale też daliśmy szansę debiutantom, więc którzy też podołali. Także to jest taki zbiór tłumaczy, tak. Mhm. Tłumaczy z języka hiszpańskiego. Także bardzo trafny, bardzo udany pomysł. Cieszę się, że się pojawił na samym początku, tak? Ja też myślę, że to jest takie w ogóle... cieszę się właśnie, bo twoja książka też jest przy okazji takim jakby zwróceniem tego reflektora na tłumaczy właśnie, bo z reguły jest tak, że jak mamy do czynienia z przykładem, to jakoś ten tłumacz nawet często bywa, że w ogóle nie jest podawany, kto tłumaczył książkę przy jakimś opisie, czy przy... Jakby jest to taka osoba uważana za jakąś przeźroczystą, podczas gdy właściwie to jak poznajemy później tą kulturę i tą opowieść, właściwie w bardzo dużej mierze zależy od tego, jak ktoś blisko będzie oryginału, jak dobrze to przetłumaczy. Tak, także myślę, że to naszym tłumaczom się udało. Jestem szalenie wdzięczna za te... Czy to pamiętacie, że macie argumentów. Każda się gra i coś z tego wychodzi pięknego. Strasznie się cieszę i dziękuję wam za to i za to, że tutaj jesteście. Także wielkie dzięki. Ja też dziękuję. Jeśli jeszcze jest jakieś pytanie, to proszę. Jeśli nie, to myślę, że autorka to będzie chętnie opowiadać osobiście. Nie wyczerpują. Powiesz o sobie, to już by było o sobie. Nie wiem. Nie było jakoś prywatne dużo. Ale też mogłoby być bardzo ciekawa historia. Zapraszamy do podpisywania książek. Dziękuję Państwu za uroczy wieczór pan latynoskiej pogody i opowieści.